Witam wszystkich. Dzisiejszy odcinek, o czym będzie, o czym będzie, o czym będzie. Już wam mówię, o czym będzie. Będzie on, proszę ja was, o tym, bo dostałem takie właśnie pytanie. Jak podsumowuję sezon 2016? Jak jego podsumowuję? O tym dowiecie się w dzisiejszym odcinku. A więc tak, jak ja podsumowuję sezon 2016? Był on dla mnie naprawdę bardzo dobry, ale z podkreślaniem słowa bardzo, 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 bardzo dobry. Dlaczego? Dlatego, że co najważniejsze, nie miałem żadnego wypadku, ani jednego, nie miałem żadnego jakiegoś ślifa czy coś w tym stylu, nic takiego mi się nie przydarzyło. I oby to było tak co roku, ponieważ to jest naprawdę zarobiste przejeździć cały sezon. I uwierzcie, nie jeżdżę zbyt bezpiecznie, może inaczej, nie tyle bezpiecznie, co nie zawsze mam rozeznanie, ile tego gazu dodać i ująć. I może to jest przyczyna, dlatego mi w wcześniejszych sezonach się nie udawało tak, że tak powiem, bezpiecznie jeździć. Jednak nie obył się ten sezon bez jakichś mniejszych wywrotek, typu jakieś tam przewrócenie motocykla przy parkowaniu, bądź ślizgnięcie na piasku, również przy dohamowaniu. No ale to nic się tak naprawdę nie stało, nawet jedna ryskanie powstała na motocyklu, więc nie ma o czym wspominać. Kolejna sprawa to rozpoczęcie kursu na kategorii A2, który zdałem za pierwszym razem, i teorię, i praktykę, więc również siadło. Kolejna sprawa, no to sprzedanie swojego motocykla Kiwki w bardzo szybki sposób. Było naprawdę bardzo wielu chętnych, więc udało się go sprzedać naprawdę bardzo, bardzo szybko. A co za tym szło, udało się również kupić suczkę, czyli Suzuki GS-a, którym aktualnie, prawda, się poruszam. Jeździ się im naprawdę bardzo dobrze. Przynajmniej dla mnie, nie wiem jak dla innych, ale możecie wyrażać swoje opinie, jeśli ktoś miał z tym motocyklem coś do czynienia. Jest to naprawdę fajny motocykl na takie dalsze zapoznawanie się z tymi motocyklami, na takie poznawanie się przejścia z małej pojemności na większą, bądź po prostu dalszego prowadzenia tej swojej kariery motocyklisty. Kolejna sprawa, no to był, prawda, mandat na patelni. O tym już mówiłem tam w wcześniejszym odcinku, możecie sobie zobaczyć. No i były również kontrole policyjne, które były fajne i mniej fajne. Dlaczego mówię fajne? Ponieważ trafili się naprawdę niektórzy policjanci, którzy naprawdę byli, przypuszczam, również motocyklistami. Jeśli to oglądają, to pozdrawiam. Którzy naprawdę fajnie się gadało, wiedzieli, o czym mówią i naprawdę mieli do tego zarąbiste podejście. Ale zdarzyli się też ci mniej fajni i tutaj pozostawię to bez komentarza. Kolejna sprawa, no to rozpoczęcie kręcenia dość spontanicznie filmiku z serii Mixed Compilation pierwszego. Później się już to ciągło, ponieważ zostało to dość fajnie przyjęte przez was, za co dziękujemy. Rekordowy filmik ma prawie 7,5 tysiąca wyświetleń, także wydaje mi się, że jest to dość dobrze jak na polskie realia. Nie mówię tutaj o filmikach z serii, nie wiem, German Most Wanted czy Medesa, którzy mają filmiki milion razy lepsze, no tylko że patrząc na to, jakie oni też mają umiejętności i w ogóle, i w szczególe. No ale dobra, kolejna sprawa. Przejechane kilometry. Niekoniecznie te takie jeżdżone bez celu, ale również z celem. Myślę, że siadło tego około, nie wiem, z 13-14 tysięcy. Zdecydowanie więcej jeszcze na zipie. Jeździłem tym więcej, ponieważ miałem prawko na mniejsze pojemności, no i tym jeździłem od początku. No a na tej suczce troszkę mniej niestety. Ale również też myślę, że będzie ponad 5-6 tysięcy kilometrów na tym. No ale dobra, lecimy dalej. Co dalej związanego z tym sezonem? Poznanie setki naprawdę zarąbistych osób, które teraz pozdrawiam z Małopolski i naprawdę nie tylko, ponieważ na tych zlotach, spotkaniach i tak dalej można spotkać naprawdę ciekawe osoby, podkreślam ciekawe. Kolejna sprawa, no to kilka tysięcy kilometrów, tak już powiedziałem, pokonanych w celu i bez celu. Kilka sytuacji naprawdę fajnych, śmiesznych, intrygujących oraz niebezpiecznych również się zdarzyło w tym sezonie, no ale przynajmniej można było się z tego czegoś nauczyć, a jeśli nie nauczyć, to przynajmniej pośmiać. Co dalej? Nowe doświadczenia, ale co za tym idzie, nowymi doświadczeniami to, że każdy kilometr naprawdę na tym motocyklu nas uczy czegoś nowego. Zawsze, jeśli wsiądziecie na ten motocykl i jedziecie, to nie jest tak, że już wszystko potraficie, jesteście najlepsi. Pamiętajcie o tym, uczycie się przez całe życie albo nawet i więcej. Kolejna sprawa, no to poznanie setek fajnych miejsc, naprawdę zarąbistych miejsc klimatycznych, gdzie można naprawdę się odstresować, jechać ze znajomymi samemu. I tam odpocząć. Naprawdę jest tych miejsc tysiące, tylko trzeba ruszyć tyłek z domu i gdzieś się, prawda, wybrać. Kolejna sprawa, no to jest rocznica Superbajka, wakacje. Obchodziliśmy pierwszą rocznicę Superbajka, teraz już bije 1,5 roku, więc jest to
dość fajne, że w czasie roku zbieraliśmy prawie 7 tysięcy osób na tą stronkę, za co serdecznie dziękujemy. Kolejna sprawa, za którą dziękujemy, to za 400 subskrybentów na kanale. Przeszło już 400 subskrybentów, za to również bardzo, 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 bardzo dziękujemy, bo gdyby nie wy, to ten kanał by nie istniał. Kolejna sprawa, za którą również wam dziękujemy, to jest 50 tysięcy wyświetleń na kanale. Naprawdę jest to dość duże, z racji tego, że ten kanał naprawdę teraz dopiero zaczyna istnieć. Te wyświetlenia widać, jak się mnożą, żeby to udostępniacie, nie wiem, wysyłacie znajomym, cokolwiek robicie. Po prostu wchodźcie w te filmiki i komentujcie, nie wstydźcie się, ponieważ widzicie, że nie jest to nic strasznego. Wchodzicie, komentujecie, a dla nas to jest naprawdę wielkie wyróżnienie, odznaczenie. Dlatego, że im więcej jest komentarzy, im więcej jest łapek w górę, tylko pamiętajcie, nie w dół, w górę, to jest najważniejsze, to jesteśmy wyżej w liście wyszukiwania, a co za tym idzie, jesteśmy bardziej znanym kanałem na YouTubie i będziemy tych filmików kręcić więcej, bo pamiętajcie, im więcej jest wyświetleń, im więcej jest widzów, tym więcej jest filmików. Także to się wszystko łączy. I w tym filmiku dziękujemy bardzo za uwagę i zapraszamy do kolejnego, tylko musicie zadać nam jakieś pytanie. Pozdrawiamy i na razie.